Dzisiaj mamy 15 kwietnia, poniedziałek, godzina 10:25. Rozpoczynamy tydzień na GPW, a moje imię, nazwisko Marcin Działek. Jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i przygotowuję dla Państwa jako analityk techniczny cotygodniowe komentarze dotyczące rynku polskiego. Zresztą moje analizy mogą Państwo znaleźć w Inwestorze online. Wydaje rekomendacje dotyczące polskich i zagranicznych walorów spółek. Tradycyjnie już w dzisiejszym webinarze rozpocznę od krótkiego, dosłownie krótkiego update'u sytuacji technicznej na najważniejszych rodzimych indeksach. Następnie przejdziemy do analiz sektorowych, podczas których oczywiście będę odnosił się również do moich wydanych rekomendacji czy ewentualnych pomysłów na rekomendacje. Najpierw krótko WIG, czyli szeroki rynek. Po tym, jak udało się dokwotować i jakby połączyć wykresem z WIGiem 20, który na początku roku przebił sierpniowy szczyt WIG, ten szczyt przebił w ostatnich tygodniach, ponownie zadziałał silny opór. Widzimy formację podwójnego szczytu. Oczywiście nie jest to typowa formacja, bardziej bym powiedział strefa oporu w rejonie 61 500 punktów, która działa. Natomiast istotne jest to, że od szczytu mamy formację impulsu spadkowego. Mamy pięć falek spadkowych, jest to też dobrze widoczne na wykresie liniowym. To jest taki dobry filtr do tego, abyśmy mogli zinterpretować poprawnie wykres. Ewidentnie pięć falek spadkowych, trójfalowe odreagowanie i wygląda na to, że ta strefa z powrotem zaczyna działać, a my przynajmniej powinniśmy zmierzać do ważnych wsparć w postaci linii trendu i dolnego ograniczenia formacji klina kończącego. Oczywiście potwierdzeniem tych negatywów płynących ze scenariusza, według którego sfinalizowała się korekta płaska i wracamy do spadków, będzie sforsowanie strefy wsparcia 59600, 59125. Sforsowanie tej 500-punktowej strefy wsparcia powinno być już takim potwierdzeniem tego, że wracamy do trendu, do średnioterminowego trendu spadkowego. Bardzo ładnie tą sytuację widać na indeksie WIG20. Tak jak Państwu powiedziałem przed chwilą, WIG20 na początku roku przebił zeszłoroczny sierpniowy szczyt, finalizując korektę płaską. W przypadku WIG20 była to korekta złożona, a nie prosta, czyli WXY. Nie ma to absolutnie znaczenia, jaki typ korekty. Ważne jest to, że po zrealizowaniu tego ruchu nastąpiła formacja klina wprowadzającego i następnie trójfalowe odreagowanie. Również w tym przypadku jest to doskonale widoczne na wykresie liniowym. Może nie widzimy tego spadku, bo to jest formacja klina. Ona jest pewną formacją problematyczną w formacjach impulsowych, natomiast odreagowanie ewidentne trzy fale. Spadek w formacji klina pięciofalowy. No i to jest bardzo jakby jasne wskazanie, że powinniśmy zmierzać do testu silnego wsparcia w okolicach 2300. To są trzy lokalne dołki plus średnia krocząca, a pewnie i gdzieś linię trendu będziemy mogli w tych miejscach przerysować. Również na wykresie intradayowym mamy ewidentnie pięć falek spadkowych, po których nastąpiło trójfalowe odreagowanie. To jest wskazanie impuls korekta i to jest wskazanie, że powinniśmy wracać do ruchu spadkowego. No to i w przypadku WIG20 również bardzo dobrze widać, że po raz piąty zadziałała nam silna strefa oporu okolice 2400. Pierwszy raz to był sierpień, kolejne dwa razy to jest początek tego roku, no i kolejne dwa razy to są obecne tygodnie. Silna strefa zadziałała, powinniśmy kierować się na południe. Na mniejszych indeksach nie jest to jeszcze widoczne, w sensie na indeksach małych i średnich spółek, SWIG w rejonie 38,2% zniesienia Fibonacciego, ale tutaj nic na razie się nie dzieje. Bardziej bym powiedział, MWIG walczy cały czas z tym istotnym długoterminowym oporem, czyli przebita 7-8-letnia linia trendu wzrostowego, ta linia została przełamana, następnie cena do niej powróciła. Cały czas istotne zniesienie Fibonacciego i średnia krocząca są w grze. No i tutaj wydźwięk jest też dość taki jakby klarowny, jeśli chodzi o tak zwany right outlook, czyli poprawnie wyglądający układ falowy. Mamy mianowicie
ruch spadkowy w kanale spadkowym, który nam zbudował impuls i odbicie, które w stosunku do poprzedniego ruchu ma mniejszą dynamikę, mniejszy zasięg cenowy, buduje raczej formację nie kanału, tylko lekkiego klina wzrostowego. I to wszystko wygląda na bardzo jakby ładną formację korekcyjną, która jest jakby w pewnej proporcji czy zależności do tego ruchu spadkowego. Innymi słowy, MWIG 3200 to jest jakby pożądany kierunek ruchu na tymże indeksie. No i pytanie, czy po osiągnięciu tej strefy dojdzie do silnego odbicia, i to byłoby wskazanie, że cały poprzedzający ruch 2009-2018 to jest po prostu sekwencja, jakaś forma sekwencji wzrostowych, po których może nastąpić kolejna faza hossy, czy jeśli byśmy przebili tą strefę wsparcia i dynamiki by wzrosły, to mielibyśmy potwierdzenie, że jesteśmy ewidentnie w rynku niedźwiedzia na rodzimym parkiecie. Przechodząc do analizy konkretnych branż, oczywiście zaczniemy od tradycyjnie od tej branży najbardziej ryzykownej, czyli największa beta, sektor technologii, tak naprawdę jedyni moim zdaniem przedstawiciele, może poza gdzieś live chatem jeszcze, nowoczesnych technologii, to są deweloperzy gier. Jeśli chodzi o rodzimy rynek, mamy bardzo wąskie spektrum spółek, które możemy zaliczyć tak naprawdę do technologii, bo Asseco czy Comarch trudno jest zaliczyć jednak do spółek technologicznych, takich nowoczesnych. Raczej są to spółki supportujące, bym powiedział, systemy informatyczne, a nie produkujące jakieś innowacyjne produkty. W przypadku deweloperów gier, zwłaszcza CD Projektu, te spółki dość w sposób powiązany chodzą z Nasdaqiem, natomiast pomijając te wszystkie dygresje, no CD Projekt podszedł pod historyczny maksimum w rejonie 222 zł, nie został on przełamany i co jest jakby takie dość znaczące, silnie kurs się cofnął i cofnął on się impulsem. Na mniejszym interwale czasowym to będzie widoczne. Cofnęliśmy się w jakiejś, może nie za ładnej, ale formacji, oczywiście tutaj, formacji impulsowej. Niezaładna jest bieżąca formacja, bo ta formacja impulsowa jest już bardzo ładna. Mamy tu ewidentnie pięć falek spadkowych. No i korektę, którą raczej należałoby rozpatrywać w charakterze zygzaka wzrostowego. Pewnie znajdziemy jedno z istotnych zniesień Fibonacciego, na którym cena się zatrzymała, dokładnie 62% zniesienia Fibonacciego poprzedzającego ruchu spadkowego. No i to jest takie wskazanie, że CD Projekt ma duże szanse na sforsowanie poziomu 200 zł. Oczywiście przebicie 200 zł jeszcze nic nie będzie znaczyło, bo pytanie jest takie, czy zakończył się cały ruch wzrostowy, czy znajdziemy jeszcze wsparcie w rejonie tej fioletowej linii trendu wzrostowego i spróbujemy zaatakować jeszcze jeden raz szczyt. Oczywiście mamy z perspektywy teorii Falliota jeden wielki mes, jeśli chodzi, czyli taki bałagan, jeśli chodzi o notowania CD Projektu, gdyż nie przebicie szczytu oznacza, że być może cały czas aktualny jest ruch mówiący o tym, że ta formacja klina spadkowego zbudowała falę pierwszą i mamy w korektę nieregularną, wydłużoną korektę płaską A, B, C. To nie jest oznaczone na wykresie, czyli koniec fali drugiej. To jest możliwe, bo fala druga może 99,9% fali pierwszej znieść. Nie może zrównać się albo przebić początku fali pierwszej. Jak widzimy, ten nieudany atak temu dowodzi. Z drugiej strony mogliśmy skończyć korektę budującą czwórkę i mogliśmy ukształtować cały impuls wzrostowy. Oczywiście nie mamy tutaj przebicia szczytu, natomiast istotne jest to, że tak duże podejście można uznać takie minimalne niedociągnięcie jakby za właściwe, zwłaszcza, że jeżeli Państwo zobaczą sobie na wykresie liniowym, szczyt został przebity. Więc teoretycznie, minimalnie można uznać, że impuls budujący piątkę został zakończony. Oczywiście, jeśli skorygujemy się poniżej 200 i obronimy 195 linię trendu, to być może dopiero zbudowaliśmy jedynkę, korektę ABC, dwójkę i zaczniemy falę trzecią, przebijemy wtedy zdecydowanie szczyt trójki, pójdziemy gdzieś w stronę 250-270 zł. To jest możliwe, aczkolwiek najpierw strefa 195-200 przed nami. No, z drugiej strony, jeśli spadki miałyby się rozpędzić i sforsować 180
1 zł, czyli zakończenie fali czwartej, to będzie to raczej potwierdzenie tego, że wracamy do sekwencji spadkowej. Dlatego mówię jeden wielki bałagan, bo to nie dojście ceny, ale przebicie na liniowym jest już dostatecznym powodem do tego, aby można było uznać formację impulsową za skończoną. Z drugiej strony cały czas może być to po prostu fala druga, więc ja po prostu z CD Projektem wolę poczekać. Jeśli dojdziemy do 195 i zobaczymy tam jakąś reakcję bullishową, odwrót popytu, to jasne, to możemy powiedzieć, że kończymy zygzaka tworzącego dwójkę i pójdziemy z falą trzecią gdzieś w okolice 250 zł. No ale jeśli nie zobaczymy tego ruchu wzrostowego i obrony tej istotnej strefy wsparcia, to raczej należy myśleć o możliwości dalszej przeceny. Teoretycznie dobrze, jakby do takiego zagrania krótkoterminowego, wygląda 11bit. Ja zresztą na tą spółkę w zeszłym tygodniu wypuszczałem rekomendacje, gdyż w średnim terminie mamy dominujący trend spadkowy. On jest nieskończony i najprawdopodobniej dołek fali pierwszej w okolicy 220 zł, on powinien zostać poprawiony. Natomiast zanim to nastąpi, cała sekwencja wzrostowa winna zostać sfinalizowana. Mamy najprawdopodobniej ukształtowaną falę A, fala B w trójkącie i następnie 1, 2, 3. Prawdopodobnie budujemy czwórkę w tymże trójkącie i jeszcze jeden ruch wzrostowy w stronę 440. 460 zł może nastąpić. Od szczytu nie widać na razie formacji impulsowej. Wygląda to na trójkąta, czyli zbudowana fala A, fala B, fala C. Prawdopodobnie jeszcze potrzebujemy ukształtować DE i ten 10% upside przed nami. To jest o tyle jakby łatwiejszy case do zastosowania. Łatwiejszy case do zastosowania, że można ustanowić zlecenie zabezpieczające w rejonie 370 mniej więcej 4 zł, czyli przebicie tego poziomu zaneguje nam trójkąta. To nie oznacza oczywiście jeszcze, że zaneguje całą formację wzrostową, bo zawsze przy takich przypadkach, jak Państwo może pamiętają, wykres Salon Farmy może się ukształtować korekta nieregularna, po której pójdziemy jeszcze do góry. Natomiast to jest raczej wskazanie, że ten jeden ruch wzrostowy być może przed nami i powinniśmy się odwracać, bo tu mamy bardzo jakby jasne wskazanie, że jest to tylko i wyłącznie dynamiczna, bo dynamiczna, ale korekta wzrostowa w dominującym ruchu spadkowym. Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnego segmentu, którym są banki, gdzie jakby sektor, który posiada największy poziom kapitalizacji u nas na rynku. No i co jest istotne, jeśli chodzi o banki, bo sam indeks branżowy nie wygląda jeszcze źle, bo cały czas bronimy tą linię trendu wzrostowego, mamy szeroką strefę wsparcia, natomiast jest to ewidentnie układ spadkowy. Pytanie raczej jest tylko takie, czy będzie to zygzak ABC, czy jakaś formacja 1, 2 i większego impulsu spadkowego. To pytanie na razie pozostawiam otwarte, natomiast raczej ta przecena na bankach powinna w najbliższych miesiącach nastąpić, tym bardziej, że poszczególne banki zaczynają wyglądać już gorzej, zwłaszcza mowa tutaj o Handlowym i Aliorze. Handlowy wydaje się, że w końcu forsuje bardzo istotne wsparcie w postaci po pierwsze długoterminowej zielonej linii trendu wzrostowego i dolnego ramienia trójkąta i dodatkowo to wsparcie jest wzmocnione jeszcze przez 61,8% zniesienia Fibonacci'ego całej sekwencji wzrostowej od 2009 roku. Czyli mamy tutaj dość silny układ wsparcia, który został sforsowany. Oczywiście bronimy się jeszcze na tej przerywanej linii trendu, natomiast wygląda to tak, że zaraz mogą puścić hamulce i możemy zobaczyć silną wyprzedaż, co jest zwłaszcza istotne, że ostatnie sesje wyglądają dość podobnie, czyli mamy próbę bronienia i kończymy dość, można by ścianę, to lepiej widać. Mamy próby bronienia i kończymy na minusach. Próby bronienia, kończymy na minusach. Dzisiejszych świeczek nie mam dla Państwa, miałem pewne problemy rano techniczne z aktualizacją intradayowych świec, natomiast wygląda to tak, że dzisiaj również lekko próbuję popyt bronić. No i zobaczymy, czy znowu dzień nie zakończymy na minusach, jak ostatnio. W każdym bądź razie, technicznie silny sygnał sell zaczyna być potwierdzany na notowaniach handlowego. Zresztą ja konsekwentnie od długiego czasu rekomenduję sprzedaż tego banku na finalizację impulsu spadkowego po wybiciu z trójkąta.
Wykres Alioru pewnie też Państwo dobrze znają. Graliśmy tego trójkąta, czyli podejście pod 50% zniesienia Fibonacciego. Tu były dwie rekomendacje na buy. Udało się zrealizować te targety. No i mówiłem Państwu na przykładzie Alioru, jak dobrze często ta analiza techniczna w wydaniu teorii falowej zaczyna działać, gdy wyklaruje nam się układ falowy, bo mieliśmy tu dość duże takie zamieszanie, jeśli chodzi o ten układ falowy, ale udało się go dobrze zidentyfikować jako formację klina kończącego, finalizującego tego zygzaka. No, wybiliśmy się z klina, sforsowaliśmy dolne ograniczenie kanału wzrostowego, spadki zaczynają przyspieszać i wygląda to tak, że Alior mógł powrócić do średnioterminowej tendencji spadkowej po tym, jak zakończył krótkoterminową korektę wzrostową. W przypadku mBanku czy PKO BP na razie niewiele nam się dzieje, natomiast cały czas prawdopodobnie finalizacja gdzieś fal drugich korekt wzrostowych, czy w przypadku mBanku to jeszcze są kolejne dwa mniejsze stopnie fal drugich, czyli cały czas jakby mBank pozycjonuje się na silniejszy spadek. To samo dotyczy wykresu PKO BP, tu się niewiele zmienia, linia trendu cały czas trzyma cenę. Ewidentne trójfalowe odreagowanie. Nie ma na razie czynnika, który by to rozpędził. Oczywiście tym czynnikiem byłaby wyprzedaż, która przyszłaby z zagranicy, tak? Czyli zagraniczni inwestorzy powinni, mówiąc kolokwialnie, kilować nasze akcje. Wtedy pewnie przyszłaby wyprzedaż na tymże podmiocie, bo PKO BP tak naprawdę no, to jest największy bet na WIG20, więc jeśli WIG20 miałby spadać, no to nie może on spadać bez udziału PKO BP, a contrario raczej rosnąć w dłuższym terminie też bez udziału PKO BP nie może. Cały czas jednak jest jeden dobrze wyglądający bank, zwłaszcza ostatnia informacja o zwolnieniach grupowych mu pomaga. Z tego względu, że mamy wybicie z klina, zygzaka wzrostowego, fala B tego zygzaka jako trójkąt, zaczynamy atakować górne ramię trójkąta, z którego powinniśmy wybić się górą. Dodatkowo możemy wyróżnić odwróconą formację głowy z ramionami. To jest jedyny bank, choć finansówkę jeszcze jako taką mam na buy, bo mam niektóre inne spółki, nie banki z sektora finansowego na buy, ale PKO BP to jest, PKO SA to jest ten bank, który wygląda ciekawy, bo ma cały czas na szansę na wykreowanie takiego jednego jeszcze zrywu, może w stronę nawet 140 zł. Tam wyglądają ciekawe zasięgi do finalizacji korekty, choć trzeba pamiętać o tym, że w średnim terminie to jest dominujący trend spadkowy, w długim terminie dominujący trend spadkowy, w krótkim terminie korekta wzrostowa, bo ten układ niestety z trójkątem uniemożliwia rozpisanie tego ruchu jako dłuższą tendencję wzrostową. Teraz dwa sektory defensywne, najpierw telekomy. W przypadku telekomów prawdopodobnie zakończyliśmy pierwszą dynamiczną sekwencję wzrostową, budujemy korektę i kolejna sekwencja wzrostowa moim zdaniem przed nami. Bardzo dobrze cały czas performuje Play, dzisiaj kolejne 1,5% dokłada. Po wybiciu z trójkąta zbudowaliśmy najprawdopodobniej sekwencję fal pierwszych i drugich. Oczywiście to musi zostać potwierdzone w kolejnych dniach dynamiką wzrostu, bo w piątek mieliśmy bardzo fajną sesję, wybite szczyty, dzisiaj mamy też sesję na plus, natomiast jeśli to ma być sekwencja fal pierwszych i drugich, to ta dynamika wzrostów musi nam wyciągnąć trójkę gdzieś w okolice 30 zł. Zresztą to są moje jakby pierwsze targety, okolice 35, czy nawet gdzieś wyżej w stronę 37 zł, to są kolejne targety, bo tu cały czas pojawia się ryzyko, czy przypadkiem ten prosty układ A, B, C nie zamieni nam się w układ typu W, X, Y. Wtedy też tą pierwszą tendencję wzrostową należałoby rozpisać jako A, B, C, czyli koniec fali W, pierwszy zygzak wzrostowy, korekta w fali X i znowu mamy falę A, trójkąta, który nam zbudował falę B i wtedy ten jakby potencjał wzrostów byłby mniejszy w przypadku playu. Playa, bo nie byłyby to okolice 30 zł, tylko myślę gdzieś niżej. Teraz Państwu odmierzę to zasięg, gdzieś 28 to wypada zasięg w przypadku, gdy nie będzie to korekta prosta, tylko korekta złożona. Natomiast przerysuję ten układ na korektę złożoną, gdy ta dynamika wzrostów nam siądzie. Jeśli dynamika wzrostów będzie, to wiodący układ jest podzielony impuls, tak? Natomiast jeśli dynamika zacznie nam spadać, będzie to trzeba należało przerysować na podwójnego zygzaka wzrostowego i wtedy potencjał wzrostu w 28. Na razie wygląda to dobrze, bo dzisiaj też porządna sesja na playu, więc na razie zostawiam w takim układzie,
jak jest, to jest zresztą jedna z najlepiej performujących spółek, przynajmniej z tych dużych z WIG-u 20 w ostatnim czasie. Cały czas pozytywnie odnoszę się do Orange'a, natomiast tutaj walczymy z tym dolnym ograniczeniem. Naprawdę możemy go wyrysować na tak po zamknięciach. Z dolnym ograniczeniem, przepraszam, z górnym ograniczeniem klina, z którego się wybiliśmy, to jest długoterminowy układ, więc takie w krótkim terminie jakby testowania tego poziomu absolutnie nie mają znaczenia. To prawdopodobnie może być sekwencja fal pierwszych i drugich. Natomiast przydałoby się, żeby ta dynamika wzrostów też na akcjach Orange'u się pojawiła, bo tu mamy potencjał wzrostów nawet w stronę 11 zł, czyli na podwojenie wartości, choć trzeba przyznać, że ostatnie dni dla Orange'a są gorsze i nie mamy na razie tutaj jakiegoś zrywu strony popytowej, ale w długim terminie jak najbardziej walor na kupno. No i cyfrowy Polsat, który cały czas jest na buy, tu oczywiście dzisiaj mocno zastanawiałem się na tym, czy to był trójkąt, czy zamiast trójkąta może jakaś formacja WXY, tak żeby impuls można było rozpocząć z tego miejsca. Nie ma to znaczenia. Wygląda to tak, że obojętnie w którym miejscu zakończyła się korekta, że jesteśmy w kolejnym trójkącie. Najprawdopodobniej to może być jakiś układ typu 1, 2, 3, trójkąt, który buduje nam czwórkę i dalszy zryw w kierunku północnym. Zlecenia zabezpieczające 24-45, natomiast take profity tak moim zdaniem 27, jeśli nie 29, bo moim zdaniem ta strefa będzie testowana. Pytanie, czy popytowi wystarczy sił na ją jakąś trwalsze przebicie. No i kolejny sektor defensywny, który cały czas jeszcze jakby podtrzymuje kupno dla tego sektora, to energetyka, choć trzeba przyznać, że wygląda on źle, źle i źle, jeśli chodzi o zachowanie w krótkim terminie. Mieliśmy bardzo kiepski news flow, kiepskie wyniki poszczególnych spółek, zamieszanie w sprawie rozporządzenia URE w kwestii dofinansowań czy też refundacji w związku z zmianami z opłat w taryfie G. No i oczywiście dołożyła się do tego analiza techniczna, kiepskie zachowanie po prostu w ostatnich dniach. Na wykresie tygodniowym mamy silne świece spadkowe, natomiast w dalszym ciągu uważam, że to może być korekta rozpoczętego w zeszłym roku ruchu wzrostowego jako WXY. Bardzo jakby dużo na to rzeczy się składa, natomiast zagrożeniem jest oczywiście to, że od tego lokalnego szczytu mamy 5 fal spadkowych. Więc może być to tak, że cała korekta zakończyła się już w tegorocznym szczycie i zbudowaliśmy impuls spadkowy. Należy natomiast pamiętać o tym, że jeśli nawet ten negatywny wariant średnioterminowy przyjmiemy końca korekty, to w krótkim terminie wygląda to tak, że po finalizacji impulsu powinno nastąpić odreagowanie zmierzające gdzieś do połowy przynajmniej tego ruchu, po którym powrócimy do spadku. Czyli w takim ujęciu krótkoterminowym jest walor na buy, moim zdaniem w średnim terminie również. Oczywiście bardzo silnie wyprzedany sektor w tym momencie. Proszę zobaczyć, no my jesteśmy na poziomach długo niewidzianych tak naprawdę poziomach wyprzedania, bo jesteśmy mocniej wyprzedani na RSI dziennym niż w 2018 roku, gdy rozpoczął nam się ten ruch wzrostowy. No i na poszczególnych jakby walorach widać podobnie i co jest jakby dość znaczące. Od kilku dni widać próby popytu na wygenerowanie ruchu wzrostowego. Te próby są dość szybko gaszone. Natomiast jeśli zobaczymy taką jedną silniejszą sesję na energetyce, to być może rozpocznie się to odreagowanie. Czy to budujące tylko korektę tego ruchu spadkowego, czy zmierzające na kilkunastomiesięczne maksima, to się oczywiście okaże. PGE do podebrania moim zdaniem, 78,6% zniesienia Fibonacciego, proporcja falowa w tej korekcie ABC, czyli nieregularnej korekcie płaskiej i na wykresie tygodniowym proszę zobaczyć, że powróciliśmy do strefy, gdzie jakby ewidentnie cena reagowała. To jest krótkoterminowa linia trendu spadkowego, na niej raz walor się wsparł, teraz wspiera się po raz drugi. Mamy też dobre miejsce do tego, aby mówić o budowaniu formacji głowy z ramionami. Mamy lewe ramię, głowę, prawe ramię, linia szyi. No wprawdzie nie są to jakoś bardzo symetryczne formacje, więc wiarygodność jest mniejsza, ale można wyodrębnić formację głowy z ramionami. Dodatkowo skończony moim zdaniem impuls spadkowy, bardzo mocno wyprzedany walor, jeśli popatrzymy sobie na RSI, a pewnie jak weźmiemy sobie mniejszy interwał, 4-godzinówkę lub godzinówkę, możemy zobaczyć pewnie dywergencję
na RSI, czyli sytuację, gdy no widzimy ewidentnie słabnący ten trend spadkowy. Ja widzę próby popytu, poderwania energetyki. Nie zdziwiłbym się, jeśli zobaczymy w najbliższych dniach szansę na to, żeby te walory w końcu powróciły na ścieżkę wzrostową. Podobnie wygląda Tauron, choć Tauron jakby z tych wszystkich spółek oczywiście najsłabiej się zachowuje, też fundamentalnie jest jedną z gorszych spółek. O starych mocach produkcyjnych. Strefa oporu bardzo mocno zadziała, natomiast na tej strefie oporu proszę zobaczyć, jak idealnie nam przebiega linia szyi formacji głowy z ramionami. Fakt, nurkujemy bardzo mocno i głęboko na Tauronie. Natomiast jeśli ta linia szyi i formacja głowy z ramionami by zadziałała, a neguje się to dopiero po przebiciu dna. Do przebiciu dna mamy raptem jakieś 10%. Jeśli ta formacja zadziała, to Tauron ma szansę iść w stronę 3,60. To jest podwojenie wartości, a ryzykujemy 10%. Trade 1 do 10. Z punktu widzenia jakby techniki, to jest idealna sytuacja do podbierania Tauronu. Oczywiście układ jest wypiątkowany na silnym wsparciu. Pytanie, czy zareaguje, bo na razie nie reaguje, jak i cała energetyka nie reaguje. Skrajnie wyprzedany. Moim zdaniem zabraknie podaży siły, aby już wprowadziła notowania na nowe minima. Jeśli już, to najpierw odreagowanie, przynajmniej dziś w stronę 20-20 i dopiero powrót do spadków. Natomiast cały czas uważam, że bardziej prawdopodobny jest tutaj układ finalizacji korekty. Widzimy na godzinówce czy czterogodzinówce małe dywergencje, które nam się pojawiają. I wygląda to tak, że powinniśmy próbować przynajmniej odreagować, jeśli nie powrócić na ścieżkę wzrostową. No i podobnie, jeśli chodzi o Energę czy Enea. Enea również dotyka silnego wsparcia, również mamy tutaj dywergencje na mniejszych interwałach na RSI i również widzimy formację głowy z ramionami. Mamy lewe ramię, głowę, prawe ramię. Oczywiście formacje wszystkie negują się z przebiciem dna. Tu już nie da się inaczej wyrysować czy określić poziomu stop lossów, natomiast cały czas zachęcające są te stosunki zysku do ryzyka, bo w przypadku NA to jest jakieś 10% do dna, a możliwy wariant wzrostowy w takim wariancie, bym powiedział, z punktu widzenia teorii falowej, minimalny to jest 11,50, a jeśli mielibyśmy mówić o wybiciu z formacji RGR to jest nawet 17 zł. Czyli również jest trade na zasadzie 11 do 1. Bardzo dobry P do L. Nawet jeżeli nie jesteśmy zwolennikami energetyki, warto się, myślę, tym sektorem zainteresować. Energa podobnie. Jesteśmy na wsparciu, próbujemy odreagować. Wygląda na to, że ten impuls się finalizuje. Proszę zobaczyć, że w tych impulsach mamy piątki wydłużone gdzieś w formacjach klina. No, ciekawi mnie samemu, czy ta energetyka będzie miała na tyle siły, żeby odbić, bo technicznie to są piękne miejsca do kupna, książkowe, gdzie walory są bardzo mocno wyprzedane, gdzie nie widzimy nadziei w odbicie, gdzie był potężnie kiepski news flow fundamentalny dla tych spółek. A popyt próbuje bronić, na razie jest kilowany, natomiast jeśli dostanie trochę więcej animuszu, być może zaraz się jakaś pojawi informacja fundamentalna, która również bez przenotowania, często tak się dzieje, to wtedy byśmy mieli jakby potwierdzenie tego uklepanego dna na energetyce. Tyle jeśli chodzi o analizy branżowe i tradycyjnie omówię kilka spółek, na których mam czy aktywne rekomendacje, czy zastanawiam się nad publikacją rekomendacji już z poszczególnych indeksów. Najpierw duże spółki WIG20, KGHM cały czas wygląda pozytywnie i w przypadku KGHM-u mamy test długoterminowego oporu w postaci górnego ramienia trójkąta, czy nawet jeżeli pominiemy sobie trójkąta, jest to po prostu linia trendu spadkowego. KGHM testuje tą linię. Oczywiście tutaj wsparciem może być sytuacja na miedzi, bo miedź pozycjonuje się do wystrzału, do silnej aprecjacji. Również srebro pozycjonuje się do silnej aprecjacji, a w przypadku KGHM-u to jest kilkanaście procent przychodu. Więc dla mnie na razie KGHM do trzymania lub do kupowania, w zależności od tego, czy mają Państwo w portfelu, czy nie. Poziomy negacji czy obrony to jest mniej więcej 10%, okolice 102 zł, a powinniśmy zmierzać gdzieś w okolice 140, jeśli nie na historyczne maksima. JSW na razie sprzedaj z tego względu, że
Odbicie, które widzieliśmy na JSW w ostatnim czasie, to jest ewidentnie odreagowanie trójfalowe, to znaczy, że najprawdopodobniej zrealizowaliśmy tylko korektę budującą falę B. Ja publikowałem rekomendację sprzedaj na JSW. Fundamentalnie, z tego co wiem, koledzy z innego zespołu również kiepsko o fundamentach JSW się wypowiadali. Natomiast technicznie wygląda to tak, że finalizujemy długoterminowy układ spadkowy. Prawdopodobnie powinniśmy zobaczyć 54, być może nawet 47 zł na JSW, i to będzie miejsce, gdzie zastanawiam się, czy pojawi się popyt, bo jeśli popyt by się pojawił z tego miejsca, to byłoby być może w długim terminie świetne miejsce do podebrania JSW. Natomiast cierpliwie czekam. Najpierw jeszcze sell, a jeżeli do tych poziomów dojdziemy i zobaczę reakcję popytu, to być może będę się agresywnie odwracał na tym walorze. Dzisiaj zaktualizowałem rekomendacje PZU. Widzimy ewidentnie pozytywną reakcję na tym silnym wsparciu, dolne ograniczenie trójkąta, zniesienie Fibonacciego. Prawdopodobnie sfinalizował nam się trójkąt, który zbudował nam falę B w zygzaku wzrostowym A, B, C. To jest też piękne miejsce do zakończenia prawego ramienia w formacji RGR, głowa tutaj w postaci podwójnego dołka. No i wygląda na to, że powinniśmy zmierzać w stronę 45 zł, gdzie będziemy testować ten bardzo istotny opór w postaci górnego ramienia trójkąta i linii szyi formacji głowy z ramionami. Jeśli 45 zostanie przełamane, to najprawdopodobniej już będziemy zmierzać powyżej historycznych maksimów na PZU. Z WIG-u 20 obok KGHM-u to walor wyglądający na pewno ciekawie. No PKN i PGNiG, dwa podmioty, które budują korekty wzrostowe. Na PKN-ie wygląda to trochę lepiej, aczkolwiek zachowanie ceny pokazuje ewidentnie, że podaż przejęła kontrolę, więc raczej, jeśli już, to może do 108-110 dojdziemy i to może być tyle, jeśli chodzi o korektę wzrostową. I wracamy później prawdopodobnie do spadków. Na PGNiG nawet nie ma tyle siły, żeby wygenerować na wykresie godzinowym tej korekty wzrostowej stronę 7 zł. No to po prostu nie wygląda dobrze. Może być to układ fal 1, 2, 1, 2 po prostu. W długim terminie zresztą chyba z 4 rekomendacje w rejonie 7,50, 7,60 się zrealizowały. Mówiłem o tym, nakreślałem tą sytuację bardzo wyraźnie, że prawdopodobnie nadbijając szczyt finalizujemy formację klina, no i po którym powinno nastąpić dynamiczne odwrócenie ceny. No i z 7,60 zjechaliśmy 1,5 zł, jak na tą defensywną spółkę, to jest bardzo dużo, 20% w dół. No i raczej wygląda to tak, że zmierzamy teraz w stronę dolnego ramienia klina, które najprawdopodobniej zostanie sforsowane. Tyle jeśli chodzi o duże spółki. Przechodząc do MWIG-u, przede wszystkim niepokoi mnie zachowanie Ciechu, gdyż skorygowaliśmy się dość nisko do strefy wsparcia, no i wygląda na to, że impuls zaczyna nam się załamywać, chyba że zbudujemy sekwencję fal 1, 2, 1, 2. Natomiast naprawdę nie chciałbym już zobaczyć Ciecha schodzącego poniżej tej strefy obecnie wsparcia, bo jeśli gdzieś trwale zanurkujemy poniżej 50 zł, to może oznaczać to nie mniej więcej tyle, że formacja impulsowa ulegnie załamaniu, ten wzrost będzie należało rozpisać jako zygzaka i wtedy nam się jawi perspektywa poprawienia zeszłorocznych minimów na Ciechu. Więc bardzo istotne miejsce dla Ciecha i oczywiście otwarte pytanie, czy uda się obronić ten poziom. Tutaj przedstawię od razu drugi podmiot z segmentu chemii na WIG-u, grupę azoty. Tu o tyle lepiej wygląda układ w krótkim terminie, że dzisiaj zresztą też 2% wzrost na grupie azoty, że mamy zbudowany formację impulsową, korektę i nieskończoną formację impulsową. Wygląda to na układ 1, 2, 3, prawdopodobnie trójkąt, z którego powinniśmy się wybić górą, gdzieś te 47-48 zł jeszcze zahaczyć, czyli około 20% wzrostów przed nami. 40-40 to jest poziom negacji sekwencji wzrostowej. Natomiast pytanie w długim terminie, czy jeśli nawet nadbijemy ten poziom, czy to nie będzie tylko takie nadbicie krótkoterminowe i wrócimy poniżej tego silnego oporu, bo jeśli tak, to sekwencja wzrostowa może ulec załamaniu i to będzie oznaczało, że mamy dominujący trend 1, 2, 3 i po prostu budujemy trójkąta A, B, C, D, E, czwóreczka i potem jeszcze sekwencja jedna spadkowa. Natomiast jeśli wybijemy trwale te opory,
No tak naprawdę ta godzinówka nie mówi o tym, że opory muszą być wybite trwale. Możemy tak naprawdę szybko wypuścić mocno knota i skorygować się z powrotem, tak jak choćby zrobił to LPEP Benefit czy CCC w ostatnim czasie, które zresztą za moment omówię. Więc w krótkim terminie buy, natomiast jeśli faktycznie byśmy przebili te opory w dłuższym terminie i naszli na szczyt jedynki, no to będzie oznaczało, że cały spadek jest zygzakiem i wtedy możemy myśleć o ataku na maksimum na grupie azoty. Kolejny walor Rainbow. Prawdopodobnie kształtujemy tutaj trójkąta, natomiast coraz niżej podaż pcha nam cenę dzisiaj 25, bodajże 70 widzieliśmy. Teoretycznie trójkąt zostanie zanegowany, gdy przebijemy 25,50. Natomiast bardzo prawdopodobne jest to, że może się wydarzyć na tym walorze to samo, co na Ceylon Farmie, czyli zamiast trójkąta w postaci fali czwartej będziemy mieć taką korektę typu A, B, C, czy WXY, czyli nieregularną korektę płaską. Jeszcze jedna, moim zdaniem, sekwencja wzrostowa w stronę 30 przed nami, aczkolwiek no, ja grałem na tego trójkąta, to jest zresztą rekomendacja aktywna dla Rainbow. Natomiast tak jak powiedziałem, tak samo jak w przypadku Ceylon Farmy, jeśli przebijemy minima, to wcale jeszcze nie musi oznaczać negacji wzrostów. Wzrosty negują się, gdy zejdziemy w okolice 23 zł, to wtedy oznaczałoby najście czwórki na jedynkę i by oznaczało ni mniej, ni więcej tyle, że fala piąta zakończyła się tym knotem na 28,35. I to by oznaczało oczywiście powrót prawdopodobnie do długoterminowej sekwencji spadkowej z potencjałem spadków poniżej 16 zł, ale dopiero wtedy, gdy znajdą nam się ceny. Pozytywnie zaczyna wyglądać kruk, odkręca się, mamy formację głowy z ramionami, choć na razie nic wielkiego się nie dzieje. Dzisiaj in minus, natomiast musimy przebić te silne opory, żeby myśleć o silniejszych wzrostach. Natomiast tygodniówka wygląda bardzo ładnie na kruku, bo proszę zobaczyć, w końcu udało się wyjść powyżej tego klina, bo na przykład sprzed paru tygodni to wyjście zostało bardzo szybko skilowane, zeszliśmy głęboko i po raz pierwszy na wykresie tygodniowym od długiego czasu zamknęliśmy się powyżej. Ewidentnie pokazuje to zmianę flow, odwrócenie trendu. Jest to moim zdaniem potwierdzenie odwrócenia trendu. Mamy zniesienie Fibonacciego. Wszystko tak naprawdę książkowo układa się do tego, żeby rozpoczął się nawet rajd na historyczne maksima na kruku. Na wykresie dziennym tego tak jeszcze dobrze nie widać, natomiast tygodniówka bardzo zachęcająca. Z tego też względu publikowałem atrakcję dnia w zeszłym tygodniu z wykorzystaniem walorów kruka. Na M-Reście nic ciekawego się nie dzieje, no wsparcie cały czas trzyma, natomiast podaż zaczyna przejmować kontrolę. Trzy spółki, które publikowałem w zeszłym tygodniu, jedną na buy, dwa na sell, natomiast w przypadku Benefita był to krótkoterminowy buy z potencjałem na finalizację ruchu wzrostowego i odwrócenie trendu. I proszę zobaczyć, no, jedną świecą tak naprawdę zrealizowaliśmy zakładany przeze mnie ruch wzrostowy i błyskawicznie się odwróciliśmy. Dzisiaj też bodajże minus 3, poniżej 900 zł spadaliśmy intradayowo na beneficie. Łamiemy linię trendu, no i na wykresie tygodniowym wygląda to fatalnie, bo te świeczki no, zwiastują nam silny sell po prostu. Moim zdaniem absolutnie pozycje długie do zamknięcia, zresztą moja pozycja długa jest zamknięta, stara pozycja na sell jeszcze otwarta, bo stop loss nie został zrealizowany, no i jakby tego się trzymam, powinniśmy zmierzać na 600-500 zł do tego przedziału na tąpnięcie na walorach benefitu. CCC tutaj również publikowałem sell z tego względu, że skorygowaliśmy się do przełamanej linii trendu wzrostowego, ale piękne miejsce na finalizację po prostu korekty ABC, korekty wzrostowej, bo mamy impuls spadkowy, trójfalowa korekta, 62% FIBO, proporcje falowe, powrót do oporu. No, idealne miejsce do sfinalizowania spadków, tym bardziej, że na wykresie godzinowym to też tak zaczyna wyglądać. Mamy impuls spadkowy od szczytu, trójfalowe odreagowanie. Pewnie na liniówce to też będzie dobrze widoczne. Pięć fal spadkowych, obojętnie czy je oznaczymy jako 1, 2, 3, 4, 5, czy tą środkową część wydłużymy jako trójkę, bo też możemy to rozpisać jako 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, tak? Czyli 1, 2, 3, 4, 5. Ewidentnie mamy impuls, po którym nastąpiły trzy fale odreagowania. Czyli dla analityka stosującego teorię fal Liotta, to jest sygnał, że przynajmniej ten dołek powinien zostać przebity i luka Hossy powinna zostać domknięta. I ewentualnie wtedy możemy myśleć, czy przypadkiem, jeśli
Właśnie, jeśli tutaj nie byłyby trzy fale wzrostowe, to można by się zastanawiać, czy to nie byłby układ 1, 2, 1, 2. Natomiast przez to, że tu mamy ewidentnie trzy fale wzrostowe, no to cała wiarygodność formacji wzrostowej bardzo mocno nam na tym maleje. Tu musiałby być jakiś układ typu 1, A, B, C, 2, no ale ja nie lubię oznaczać tak układów, zwłaszcza, że w ujęciu długoterminowym tak wiarygodnie na sell to wygląda. Więc moim zdaniem może być tutaj bardzo przykra niespodzianka dla byków na walorach CCC. Również live chat prawdopodobnie zakończył trójfalową korektę. Mamy trójkąta w fali B, ABC. No wprawdzie nie dotknęliśmy linii trendu tak poprowadzonej, natomiast oczywiście wystarczy ją lekko naciągnąć, bo lekko zmienić jej kąt i linia została osiągnięta. No i moim zdaniem live chat powinien wracać na wybicie tego dołka, na sfinalizowanie potrójnego zygzaka W, X, Y, X, Z. No to, co na pewno jest niepokojące dla byków, i to trzeba wyraźnie podkreślić, że ta struktura wzrostowa jest typową strukturą korekcyjną. Czy ona zostanie wydłużona? Ma szansę być wydłużona. W perspektywie długoterminowej dopiero przebicie 40-80 neguje nam ruch spadkowy, natomiast moim zdaniem jest to typowy ruch korekcyjny w trendzie spadkowym. I przechodząc do najmniejszych spółek o azotach, już Państwu mówiłem, Dębica została dzisiaj opublikowana w atrakcji. Tu mamy obronioną linię trendu. Prawdopodobnie powinniśmy rozwijać ruch wzrostowy w stronę 113, natomiast to jest bardzo mała płynność, więc mocno spekulacyjny trade. Celon Pharma prawdopodobnie szczyt może mieć miejsce, natomiast też ta tendencja spadkowa, która następuje, na razie tego nie potwierdza. Być może szeroki trójkąt to też jest opcja, ale musimy poczekać, co więcej nam cena wyrysuje. W przypadku Kani, jakby układ jest aktualny, to też nie chcę tego więcej dzisiaj omawiać. Po prostu odwrócona formacja głowy z ramionami, prawdopodobnie koniec korekty i być może ruch w stronę 1,60 przed nami. Nełka na razie w bok z potencjałem finalizacji trójkąta w fali B, co pozycjonuje nas na silny spadek na Nełce, chyba że popyt wybije nam te opory, to wtedy ma szansę podejść nawet gdzieś na 350 zł. Ale na razie idziemy w bok. Ja czekam też, czy Nełka potwierdzi tą formację trójkąta. Potwierdzeniem byłby atak na dolne ramię trójkąta i silną strefę wsparcia. Na Biotonie na razie wybiliśmy górne ramię klina kończącego, wsparcie zadziałało, natomiast na godzinówce brzydko wygląda ten impuls. To jest tylko jakaś formacja rozszerzającego się klina wprowadzającego, aczkolwiek Bioton potencjalnie spekulacyjnie jest jak najbardziej do podbierania, bo tu mamy dość silny rejon wsparcia, mamy też lokalny dołek z połowy zeszłego roku, więc cały czas ten potencjał wzrostów na Biotonie jest, natomiast jest to mocno spekulacyjny walor. No i przede wszystkim problem jest z wyznaczeniem wiarygodnego stop lossa, bo tu są wszystko stop lossy arbitralne. Autopartner w zeszłym tygodniu opublikowałem sell z tego względu, że od szczytu mamy impuls spadkowy w postaci klina. Ta formacja spadkowa to jest najprawdopodobniej klin, a ten dynamiczny wzrost, jakkolwiek ładnie by nie wyglądał gdzieś na wykresie choćby tygodniowym, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, z perspektywy falowej to jest ewidentnie formacja korekcyjna A, B, C. Z tego względu, że mamy rozległego trójkąta w drugiej fali, czyli najprawdopodobniej jest to zygzak, zareagowaliśmy na tych oporach. Książkowe opory, wydłużona fala C w stosunku do fali A, 62% FIBO, górne ograniczenie kanału. Idealne miejsce tak naprawdę na sell, z tego względu też publikowałem rekomendacje sprzedaj, bo moim zdaniem całe odreagowanie na autopartnerze, na którym też mocno graliśmy, zostało moim zdaniem zrealizowane. Trzy podmioty, które obserwuję. Polnord, chociaż ostatnie zachowanie, ostatnia piątkowa, silna spadkowa świeca na razie powoduje to, że odkładam Polnord na dłuższą, jakby na dalszy plan, bo tu było ważne, żebyśmy pozytywnie zareagowali na tym dolnym ramieniu trójkąta. Ta negatywnie jego przebicie no, pozycjonuje po prostu nas na silniejszy sell na razie i mocno naraża te formacje na negację. Więc po prostu poczekam, co dalej cena wyrysuje. W długim terminie obserwuję oczywiście trakcję. Godzinówka. Z tego względu, że mamy tutaj bardzo ładną formację trójkąta na trakcji. Na 4 godzinówce to wygląda najlepiej. Nie.
Godzinówka. Formację trójkąta jest to dość wiarygodna formacja, tylko że moim zdaniem w przypadku trakcji powinniśmy z tego trójkąta jeszcze raz wybić się dołem. Natomiast jakby czekam na to wybicie, bo ten trójkąt pokazuje finalny moim zdaniem ruch spadkowy. Jeśli wybijemy się dołem i dojdziemy do okolic 2,53, 2,40, to będzie spekulacyjna, bardzo jakby silna strefa do kupna trakcji. Natomiast trade niezwykle spekulacyjny. Natomiast jak tam tąpniemy, to prawdopodobnie w jakiejś rekomendacji będę się starał łapać ten spadający nóż, bo teoria Falliota pokazuje na wyczerpanie całej tendencji spadkowej i potrzebujemy jeszcze jedną sekwencję spadkową. Poziom 2,53, 2 mniej więcej 43, taka strefa 10-groszowa. Tam powinniśmy dojść, gdzie może nastąpić z tamtych poziomów silny buy, więc na to czekam, na trakcję, choć na razie ten trójkąt przeciąga nam się w czasie i ewidentnie nie możemy go skończyć. No, trwa już grubo ponad miesiąc, ale trzeba być cierpliwym, bo po finalizacji może być to spektakularny ruch, bo minimalne odreagowanie powinno zmierzać w stronę 4 zł, czyli tak naprawdę podwojenie wartości, aczkolwiek trade bardzo mocno spekulacyjny. No jeszcze jeden walor na tygodniówce, Intercars. Zastanawiam się po prostu nad selem, nad tym podmiotem, z tego względu, że mamy tu układ 1-2 i 1-2, wybiliśmy się z klina, na razie godzinówka nam nie potwierdza, no tu w ogóle ciężko mówić o godzinówce, tak? Absolutnie nie ma płynności odpowiedniej do interpretacji, czy nawet gdzieś wykres 4-godzinowy, ale to po prostu wygląda korekcyjnie. Nawet jeśli jest to jakiś klin wzrostowy, to najpierw gdzieś te dołki powinny być poprawione. Zastanawiam się po prostu na tym, czy nie warto byłoby realizować tutaj zysk, jeśli mamy na pozycjach długich i ewentualnie z otwarciem pozycji krótkiej. Nie mam wiele ciekawych podmiotów teraz do obserwacji, raczej gdzieś powielam starsze kole, bo ciężko tak naprawdę o jakieś dobre, nowe kole na rynku. To, co Państwu pokazałem, to mniej więcej całe spektrum moich zainteresowań. Oglądałem jeszcze Bogdankę dość długi czas, zastanawiając się nad kupną Bogdanki, natomiast ostatnia silna reakcja spadkowa, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu, plus jakby te wyraźne powrót do spadków na JSW spowodowało, że na razie z Bogdanką czekam, czekam na finalizację układu na JSW, może wtedy będzie to dobry czas do podebrania Bogdanki. Jeśli chcą Państwo posłuchać więcej o sytuacji na rynkach zagranicznych, a także o sytuacji makroekonomicznej na świecie, zapraszam do drugiego webinaru tydzień na giełdach zagranicznych, bo w tygodniu na GPW to wszystko. Jeszcze jeden komentarz. W przyszłym tygodniu wypadają święta, więc oczywiście poniedziałkowego webinaru nie będzie, natomiast być może, nie jestem w stanie tego Państwu powiedzieć, ale być może webinar dopiero pojawi się po majówce. Może uda mi się nagrać to jedno jeszcze dla Państwa spotkanie jakby w tej przerwie pomiędzy świętami a majówką, ale tego nie gwarantuję, bo jest to związane z pewnymi moimi prywatnymi planami i drobnym zabiegiem córki w szpitalu, natomiast z tego względu może w tym okresie po prostu w pracy nie być, więc uprzedzam. Być może uda mi się nagrać między świętami a majówką, a być może dopiero webinar nastąpi po majówce, czyli bodajże to jest 6 bądź 7 maja, tak? Wtedy na pewno, a być może wcześniej, ale nie dam Państwu gwarancji, więc jeśli nie będzie, to proszę cierpliwie czekać. Na pewno wrócimy do tych tematów, więc na chwilę obecną jeszcze powinienem oczywiście formalnie życzyć Państwu spokojnych świąt, ma być piękna pogoda, więc miejmy nadzieję, że również te transakcje czy rekomendacje, które Państwu wydaję, także tak jak ta pogoda ma się ładnie kształtować na święta, to być może pozytywnie zostaną zrealizowane, co przełoży się po prostu na sukces na rynku. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Zapraszam do drugiego webinaru i do usłyszenia, mam nadzieję, w niedługim czasie.